cześć. Chcieliśmy Wam bardzo podziękować za to, że jesteście z nami, że dajecie łapki w górę i komentarze. A w dzisiejszym filmie specjalnie dla Was nagraliśmy przegląd restauracji w miejscowości Ksamil w Albanii. Pokażemy Wam wiele restauracji, co tam można dobrego zjeść, ile to wszystko kosztuje, jak wyglądają potrawy, jak wygląda menu i ogólnie restauracja, także będziecie mogli zobaczyć, co tam można dobrego zjeść i zdecydować, do której restauracji się wybrać, co lubicie, także zapraszam do oglądania. Restauracji zwiedziliśmy sporo, także film podzielimy na dwie części. Zapraszam na pierwszą część. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, co można dobrego zjeść w restauracji Palma. To jest bardzo blisko plaży, także zapraszam Was do oglądania. My tutaj przyjeżdżamy już wiele, wiele razy. Byliśmy w tej restauracji bardzo dużo razy, także zobaczymy, jak w tym roku się prezentuje, czy jedzenie jest nadal bardzo smaczne, ile to wszystko kosztuje i czy warto tu przyjść. To jest właśnie restauracja Palma, ona jest też pizzerią, tutaj mamy piękne zdjęcia potraw, ciekawe czy tak będą wyglądały. Mamy też menu tutaj przed wejściem, tutaj mamy śniadania, jeszcze dodam, że 100 leków w tej chwili to około 4 zł, także na przykład miks omletów kosztuje 16 zł, sałatka grecka na przykład również sałatka jest również 16 zł. Jest też jakaś caprese salad, są tutaj zimne sałatki, zupy, risotto i makarony, jakiś na przykład shrimp linguine, czyli taki makaron z krewetkami, taki płaskie spaghetti, kosztuje około 32 zł. Tutaj mamy owoce morza i ryby. Tak jak widzicie, są też jakieś grillowane ryby, czy smażone kalmary, czy krewetki. Talerz taki owoców morza, 3000 leków kosztuje, czyli jakieś 120 zł. Tu mamy mięsa, czyli mamy kurczaki, wołowinę, wieprzowinę, czy jagnięcinę, baraninę. Jest też również pizza, pizza margarita, 500 leków, czyli około 20 zł. I są też różne inne smaki tych pizz. Mamy również desery za około 12-15 zł. No to wchodzimy. Tutaj jest sporo miejsca do siedzenia. My tutaj mamy taki duży stolik dla nas wszystkich. Co tam, Ula, sobie zamówiłaś? I wodę. Dobra. Czego tu chcesz zjeść? Pizza margarita i woda. A ty co sobie zamawiasz? Jedną pizzę margaritę i wodę. Ja nie wiem, myślę nad musaką, jak to ja. Ile musaka tutaj kosztuje? 650. 650, czyli ile to jest? Jakieś 25 zł? 27,8. 27,8. No dobra. My już zamówiliśmy, wzięliśmy pizzę, makaron z krewetkami, musakę. Także będziemy próbować, również małże zamówiliśmy i różne rodzaje pizzy, także będziemy zaraz próbować. Mam nadzieję, że to wszystko będzie bardzo smaczne. Gorące. O, dostaliśmy pizzę margaritę. A tam basen, sałatka grecka. No i dostaliśmy krewetki, linguini i musaka. Tutaj mamy grillowane warzywa. My już po jedzeniu zjedliśmy wszystko. Ogólnie to było całkiem takie przeciętne. No, musaka była dziwna, bo na dole były warzywa, a na górze było odrobinka mięsa mielonego z sosem i z serem. I to było takie dosyć suche, więc no, moim zdaniem była słaba ta musaka. Nie była niedobra, była okej, dał się ją zjeść, ale była strasznie sucha. Pizza była całkiem w porządku, małże też były dobre i to było fajne, że te małże dało się zamówić, bo próbowaliśmy w innej restauracji, to już jest po sezonie. I też już jakby małże się skończyły, tutaj były dostępne, także fajnie. Ale ogólnie myślę, że
no tak przeciętnie, szału nie było, ale najedliśmy się na pewno, także jesteśmy zadowoleni. Dajcie znać w komentarzu, czy byliście w tej restauracji, jakie są wasze odczucia. Dzisiaj jesteśmy w restauracji na Lori Beach w Ksamil, także będziemy testować, co tutaj dobrego można zjeść. Zaraz wam pokażę, jak wygląda menu, jak wyglądają ceny, no i co my tutaj zamówiliśmy. Jakaś osa mi tu lata. Ogólnie jest bardzo ładnie, jesteśmy tutaj na plaży i tutaj też spędzamy dzisiaj dzień. Tak to wygląda, tutaj jest właśnie Lori Beach. Tutaj mamy małże. Zjedliśmy. Wszystko było bardzo, bardzo smaczne. Szczególnie małże nam smakowały. Zamówiliśmy dodatkową porcję. Makarony były dobre. Owoce morza również były smaczne. Bardzo dobre kalmary, takie smażone. Także naprawdę bardzo polecamy to miejsce. Fajnie, że jest tutaj smaczne jedzenie, bo przychodząc tutaj na plażę, nie ma w pobliżu innej restauracji. Myślałam, że po prostu jesteśmy trochę zmuszeni, żeby jeść tutaj, ale nie, okazało się bardzo dobre jedzenie, całkiem dobre wino, także naprawdę fajnie, także polecam wam to miejsce, to jest plaża Lori, Lori Restauracja, Lori Restaurant w Ksamilu, także bardzo dobre. Pokażemy wam dzisiaj, co dobrego można zjeść w restauracji My Pizza. Jak się już pewnie domyślacie, zjemy jakąś pizzę. Zobaczymy, jak smakuje, ponieważ jeżeli chodzi o Ksamil, to tutaj pizzerii jest bardzo, bardzo dużo. Ciężko się zdecydować, także sprawdzimy tą pizzerię. Zobaczymy, czy dobra jest tam pizza, ile kosztuje. Znajdujemy się w samym centrum, przy głównej ulicy. Tutaj jest skręt do głównego ronda. Tak jak widzicie, tutaj jest właśnie restauracja My Pizza. Możecie również zamówić na wynos. Sprawdzimy, czy warto tutaj przyjść. Jest gdzie usiąść, także też dobrze. Tutaj mamy menu. Mamy po angielsku, po albańsku. Pizza margarita 500 leków, 100 leków. Przypominam, to około 4 zł. Także pizza margarita kosztuje 20 zł, około, taka normalna. Familijny rozmiar to 900 leków, czyli około 36 zł. Mamy też inne smaki, inne jakby wariacje na temat pizzy. Jest z szynką, z salami, szynka salami, capricciosa, bekon, 4 sery. Mamy też tutaj risotto. Tutaj jeszcze wrócę do pizzy. Zobaczcie, jak wyglądają ceny. Można zamówić normalną albo większą. Tutaj mamy też risotto. Jest też pizza calzone, czyli taki pieróg. Tutaj mamy jeszcze więcej rodzajów pizz. Też hawajska, diavola, owoce morza. I tutaj mamy też takie kanapki z pieca za 300, czyli około 12 zł.
Także idziemy do środka, my już tam sobie siedzimy, zaraz zobaczymy, jak smakuje. Tak, właśnie są, nie? A, dobra, bo tam nie było na przed wejściem. Hmm? Czyli mamy jeszcze sałatki, są piwa, o i są też makarony. Winko też jakieś jest. Jakieś wino. Tu mamy już pizzę margaritę. Mamy też sałatkę grecką. Pizza diavola. I pizza special. Weźcie pizzę na mnie. Do siebie. Smacznego. Dziękujemy. Mama, to był na ten magnes. Dajcie siódmy. Co dobra? My już zjedliśmy, jedzenie było bardzo dobre, bardzo smakowała nam pizza. Ta diavola była naprawdę świetna, było fajne ciasto, dużo sera i naprawdę bardzo dobre. Dobre jest również tutaj wino i w ogóle bardzo miła obsługa. Także jak tobie smakowało? Bardzo dobre, dziękuję. Pizzerka dobra. Wzięliśmy w końcu bardzo tą pizzę special i diavola i margarita, tak? Tak, i dużo składników, prawda, nie? Tam, tak. Nawalone tych składników tak porządnie, nie? Nie żałują, więc tak. Dla nas to bardzo dobre. I też wzięliśmy sałatkę grecką, która była całkiem okej. Country salad, to się nazywa, nie? Tak, bo w Albanii, jak nie macie sałatki greckiej w menu, no to musicie szukać country salad. To wtedy będzie coś takiego jak grecka, tylko że nie nazywa się grecka, tak? Właśnie przyszliśmy na obiad. Dzisiaj będziemy jeść w restauracji Fast Food and Grill przy hotelu Coco. Jesteśmy również w centrum Ksamil na głównej ulicy. Także zaraz Wam pokażę, co tu można zjeść. Głównie to tutaj będą gyrosy, jakieś takie mięsa na grillu i tak dalej. Także zapraszam. Tak wygląda z zewnątrz, tu jest właśnie Coco Fast Food and Grill. Tu obok tego samego właściciela jest pizzeria i jakaś naleśnikarnia, kawiarnia, jest też hotel. My tutaj będziemy dzisiaj tylko jedli, że zobaczymy, co tutaj dobrego można zjeść. Wchodzimy do środka, tutaj mamy wielkiego kebaba, który się kręci. A zobaczymy, o. Kręci się wielkie mięso, jest też, widzę, kurczak z grilla. Jest kurczak i pewnie wołowina. To jakieś mięsko. Dostawa też jest, jak widać. Szklanki się chłodzą w lodówce. Aha, to jest fajne, że właśnie jak się bierze piwo, to się dostaje w takich zmrożonych kuflach. Sporo miejsca do siedzenia. Zasiadamy. My już skończyliśmy nasz obiad. Było bardzo smaczne, fajny taki przerywnik od jakichś tam owoców morza czy innych tego typu dań, musaki i tak dalej. Jedliśmy pita gyros, głównie właśnie z kurczakiem. Bardzo smaczne, mięso bardzo dobre, także na pewno fajna taka przekąska, bo to kosztuje 350, czyli jakieś, nie wiem, 13-14 zł, a naprawdę tym się można najeść, także spokojnie. Dobre miejsce, dobre jedzenie. Myślę, że na pewno jeszcze wrócimy. Też jeszcze mogę dodać, że jeżeli chodzi o piwo, to tutaj jest piwo lane za 250 leków.
czyli to jakieś 10 zł. I to było chyba najtańsze piwo lane, które znaleźliśmy w miejscowości Ksamil. Wszędzie jest po około 350-400 leków, także jest spora różnica w cenie. No a piwo jest okej, tak jak to piwo, no. Smakuje jak piwo, jest dobre. Także to też taka fajna ciekawostka, że tutaj można właśnie przyjść, napić się piwa w dobrej cenie. I również raki, jeżeli lubicie, pijecie, to tutaj też jest dużo tańsze niż w innych knajpach w Ksamilu. To byłaby pierwsza część naszego filmu. Już niedługo pojawi się druga, także bądźcie czujni.